Patrzyłem na nawigacji, Marcin dojechał, zobaczymy gdzie on stoi. Mówił, że za 15:08 mojego czasu wstanie. Zimno, minus 12. Zaczyna świtać. To on, proszę. MZ Trucking. Niebieski. Zastosował moją radę. Co on tam wiezie? Na ciągniki. Do przestawiania naczep. One wyglądają mi bardziej jak ten. Do roboty w tym. W porcie albo na magazyn. Nie no, ta w porcie bardziej niż magazyn. Diabli wiedzą. No dobra. Na bardziej wypasioną wersję. Większy silnik, więcej chromu, owiewki z boku, pewnie większe baki i do tego ma jeszcze APU. Gdzie on to ma? Niech śpi, na razie go nie budzę, bo on przyjechał chyba o 3 nad ranem, czy 2 nad ranem. I zobaczyć trak, to jest otwarte. Nie czuć tego mrozu. Już dlatego, że wiatru nie ma. Przynajmniej przez część dnia będzie się dobrze jechało. Zamknięte. Wstał. Zobacz, gdzie on ma tutaj pił. Z tyłu, gdzie? A, pewnie z boku tu. Pamiętacie Marcina? Do której tu przyjechałeś w końcu? Bo taki jesteś niemrawy. O 12? Twojego czasu? No to 1:30 mojego. Ja już spałem na trzeci spust. Znaczy na pewno jesteście widzami mojego kanału od dawna. Marcina znacie, a ci co nie znacie, no to obczajcie. Spróbuję, jeżeli nie zapomnę, dać link do filmu, do jego kanału, nie? No Marcin też nagrywa i on mieszka w Stanach. Jest owner operatorem, czyli operuje sam, kurde, jak to się mówi po polsku? Właścicielem jesteś, nie? To jest twój ciągnik, to jest twoje wszystko i ten. Sam sobie szukam ładunków, także nie jestem podpięty pod żadną spedycję, jak w Polsce. I tak działa. Już od wielu lat, nie? Od 2006 roku. Na swoim, to już stary wilk, to jest, najpierw był ten czerwony trak duży, Kenworth, później Balbina, a teraz jest Volvo. No jak, poczekaj, to jest twoja pierwsza trasa, nie? Czy druga? Przyjechałem z North Carolina, ciągnikiem. Charlotte, ciągnikiem złapałem taki ładunek, pustą naczepę przeciągnąć do Houston. To w sumie drugi ładunek, ale ten ładunek teraz to jest taki ciężki, prawdziwy. Ciężki, konkretny, teraz wiem o co chodzi. I jak wrażenia z Volvo? No ja cały czas nie wstydzę się tego, będę powtarzał, że się przesiadłem z ciągnika rolniczego. Na traka. Jest różnica, nie? Ciszej w kabinie. Ja chyba ogłupłem przez te 14 lat. Nie, ale Volvo też jest głośno, tylko że... Nie. Tam jest jeszcze głośniej? Tam jest rzeźnia. Ja czasami tam jest rzeźnia. Ja czasami myślę korki wziąć do uszu, nie? Bo on trochę czasami jest głośny, jak podjeżdżasz pod górki, nie? No ale tam jest to dwa razy głośniej, przysięgam ci. Mamy, a nie brakuje ci tego manuala? Tak, szukam. No właśnie, szukam. Rękę chcę sobie położyć czasem. Albo sprzęgła szukam, jak wjeżdżę na track stop. Ja do tej pory, jak już, ale to już wierzę, już jeżdżę automatem 7 lat, nie? Ale do tej pory, jak gdzieś cofam się w stresie, to szukam sprzęgła. Co widzę, że tutaj ma zmianę biegów. Kurczę, wersja bogatsza niż moja. Jak ty masz baki? 2 razy 150 galonów. Ja cię kręcę. Ja mam stufy po każdej stronie. Ale on mniej pali, także ja wyciągam tyle samo co na starym. Nie? Ty jeszcze tego nie dodasz szczerze, ale te nowe naprawdę mniej palą. Będziesz miał 7 mil z galona, to będzie minimum. A będziesz cały czas lizał 8, 8,5. Jak będziesz go gasił? Na razie jest 5 w Wyomingu. 5? Nie, no wiesz, na wiatr, nie? Ale... Wiatr. Wczoraj 60 mil na godzinę był wiatr. Miałem tego nowego niebieskiego, no to wiesz, od samego początku miałem, nie? To nie idlowałem go, naprawdę dbałem
Lifetime, już miałem napite na nim właśnie tyle co ty, 300 tysięcy, Lifetime było 8,1 mil z galona, Lifetime. Czyli ciężko, lekko, Wyomingi, nie Wyomingi, Kanady, mrozy, 8 mil z galona, to jest tak, który rocznik? To jest roczny, tak? 2022. No to ile za niego dałeś? Za 100 tysięcy? 160. Ja pierdolę. Takie są ceny, panowie i panie. A nowy? Słuchaj, jak ja... Nowy startuje od 200, plus, plus, plus. Ale jak przychodziły 2 lata temu do nas te traki, 2020, no to już ta nowsza wersja, tylko że nie taka wypasiona jak twój, nie? No to on wtedy mówił, że były 160. Ja pierdolę. Tyle kosztują teraz. To teraz tak, 200 amerykańskich, to w kanadyjskich będzie prawie 270 tysięcy za nowy ciągnik. To chałupy niedługo można kupić, to kurde. Straszne są pieniądze. No ja sprzedałem Balbinę, więc trochę odzyskałem, no wiadomo, trochę dołożyłem. Za Balbinę ci dealer dał, ale jeszcze na niej pewnie zarobił. Nie, ja nie dawałem do dealera, bo była wydelitowana, czyli była, aha, była no wykasowana, tak, wykasowana z tego AdBlue. I ktoś ci go prywatnie kupił? Sprzedałem go w Dallas na takiej stronce normalnej, lokalnej. Przyjechał Meksyk, który ledwo rozmawia po angielsku. Nic mu nie przeszkadzało, nie zadawał za dużo pytań. Nie ma problemu, kupił i poszedł. Wyciągnął 2 kanapki pieniędzy. Gotówkę ci przyniósł? Tak. I przyjechał z kolegą na... Ty, ale on pewnie do Meksyku pojechał, czy nie? Boga kocham. Do Meksyku? Przyjechali na meksykańskich blachach. To on będzie jeździł między Stanami a Meksykiem prawdopodobnie, albo gdzieś tam jeszcze dalej. Zabrali od razu. Nie pytali się. O nic? Pytali się, co to jest za check engine, powiedziałem. Coś tam powiedziałem, żeby to mądrze brzmiało. Powiedzieli, nie ma problemu. Takie... Popatrzyli, zobaczyli i pojechali. Zapaliłem, popatrzyli, nawet się nie chcieli przejechać. Przysięgam. Popyt na ciężarówki jest, no. No chciał, żebym uciął mu chyba 5 tysięcy, to uciąłem mu 3 tysiące. I był zadowolony. Bo taka stara zasada. Pierwszy kupiec najlepszy. A to był twój pierwszy kupiec? Pierwszy kupiec. Wystawiłem go o godzinie 6 wieczorem na internet. Po pół godzinie koleś powiedział, że jest rano o 9 i go zabiera i się od razu targował. Więc za nie, dużo nie rozmawialiśmy o pieniądzach. Po prostu nie ma sprzętu. Jest taki okres, że nie ma sprzętu. Karol kupił przecież tego traka Volvo, pojeździ nim rok, jeszcze na nim zarobi. No ale teraz znowu mówią, że jest, że się pokazuje już ten sprzęt, bo te Volvo, co ja kupiłem, jest zabrane już przez bank. Nawet wiem... Te Volvo, co kupiłeś w sensie... Teraz. To jest, a, że to jest zabrane ktoś, Volvo przez bank. Przez bank, ktoś z banku to nie spłaca. Nie spłaca. Okay. Ktoś miał 3 traki, bo teraz jak wbijesz VIN number na internet, to ci wyskoczy, wszystko, kto był właścicielem tej firmy. Ta firma miała 3 ciężarówki i wszystkie 3 zostały zabrane. Nie dało. No teraz są takie czasy, że jest mniej pracy, kierowców jest, zawsze kierowców brakuje, ale teraz właśnie jest ten czas, że frachty mniej płacą, z tego co wiem, i to jest czas, kiedy niektóre firmy, które nie mają ciągłości finansowej, mogą upaść, no i to się właśnie dzieje. Ale 160 tysięcy za traka, wow. Ale on ma gwarancję na pół miliona mil. Ale na wszystko, czy bumper to bumper, czy tylko takie główne części? Nie, na silnik. No, zawsze coś. Sprawdzałem, idling Marcinowi ma niski, 22%, taki jak teraz ten czarny. Ja mam gość. Tutaj ma APU. Nawet nie takie głośne. No i widać, że lepsza wersja, bo światełka ma wzdłuż, nie? Opony też sinówki dali. Kurza stopa. Nie ma biedy. Ta skrzynia też trochę kosztuje, nie? No, ta skrzynia kosztowała 8 lat temu 4,5, a teraz pewnie 6,5. To z Balbiny. Ale z czerwonego nie. Nie. Czekaj, ja odpalę przegląd. Więc mało czasu, bo mało, ale zawsze się coś można spotkać. Ale ci zazdroszczę, pogadać. Bo jedziesz do Los Angeles z Seattle, kurde. Później. Zrzucam te pomarańczowe w Seattle jutro. I ładujesz to samo, czy coś innego? I ładuję to samo, tylko te są nowe, a tamte pewnie będą używane. To jest jakaś przerzutka i jadę do Los Angeles. Ha. Ostatnio miał... 2 lata już tam nie byłem. Ostatnio miał dwa takie kursy. Trzymaj się. Wpadam. Do zobaczenia.
Oby ci służyła jak najdłużej. Dzięki. Odpalam i jadę. Jeszcze się zobaczymy na pewno. Na pewno, świat jest mały. Leć. I większa część Nebraski. Jazda przez Wyoming to jest poezja. Wiatr cały czas pcha w tył i ja o to płynie. Nie ma dużego ruchu, jakoś tak się trafiło i nie ma śniegu, jest czysto. Ale to jeszcze może zawieja przyjść, jeszcze to jest możliwe. Nawet tak do końca kwietnia trzeba mieć nieobecności. Już sobie mniej więcej obliczyłem, gdzie dzisiaj pójdę spać. Będzie to okolice Kearney, Nebraska, ciut dalej może. Kończą się ładne widoki. Napisałem do spedycji, co mam zrobić z tym ładunkiem, że muszę wiedzieć do piątku, co robić z tym ładunkiem, czy go zrzucę w sobotę, bo może są otwarci. Czy mam czekać, żeby to zrzucić do poniedziałku? Czy mam może to zrzucić na bazie w Toronto i będą mieli coś, żeby jechać dalej do Montrealu? Po prostu chcę wiedzieć. I jak dzisiaj mi nie odpowiedzą, no to będę dzwonił jutro, no. Muszę mi powiedzieć. Także tak, no i co? No, kończę tutaj ten film. Tradycyjnie w Wyomingu. Gdyż później już będą nudne tereny Nebraski i będzie procedura. Wstać, zjeść śniadanie, jechać, pauza, tankowanie. Później granica, później jakieś tam przeboje w Toronto. Ewentualnie załadunek w poniedziałek, więc nie ma sensu. Odpocznę sobie od kamery też, bo w tym roku, no, to był taki test, nie? Nagrywania prawie że wszystkich dni z trasy i tak starania się jakby je skondensować. Widzę, że jest jakiś efekt, bo dosyć pozytywne są odzewy wasze, ale też mi się wydaje, że za dużo to jest w ciągu tygodnia i nie każdy ma czas, żeby to obejrzeć. Zobaczymy. Do końca tego sezonu, czyli do lipca, będę
będę kontynuował z tą formułą, a dalej się zobaczę. Także, proszę Państwa, taki to był typ wyjazdu od 7. Czy tam już nie wiem. Kwietnia, 7 kwietnia do 20 kwietnia, długi wyjazd, a wrócę dopiero 24 albo 23. No ale też trzeba przyznać, że to był niestandardowy wyjazd, bo się cofnąłem do Alberty, wydłużyły się mile i zrobię w sumie 11 700 km. W tym 2 dni oczekiwania, pauza, rozładunki, załadunki. Także taki to był typ wyjazdu. Rafał Zuzuniuk, kierowca zawodowy. Dziękuję Wam za uwagę. Z kultowego Wyomingu. Lubię to miejsce, gdy wieje wiatr w dobrą stronę.